Na początku Indie są dla nas ziemią nieznaną. Niecałe 30 lat później są już totalnie pod naszą kontrolą. Jak tego dokonałem? Zobaczycie to w dzisiejszym odcinku. Ale wcześniej zajrzyjcie na Anebę. Trwa tam obecnie Cyber Poniedziałek. Dużo, dużo, dużo przecen. Linki w opisie z kodem Lukas 3% zniżki. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Odcinek trzeci z Konga. Obecnie toczymy wojnę z Mingiem, ale troszeczkę zmieniłem moje plany, jak to często u mnie bywa. Nie bójcie się, to nie jest koniec tej serii. Po prostu zdecydowałem, że jednak sensowniej będzie podbić najpierw Indię, a Ming po prostu traktować jako dodatkowe źródło pieniędzy co jakiś czas, żeby szybciej rozbudować naszą ekonomię. Dlatego w tej wojnie zabierzemy tylko jeden state, najprawdopodobniej będzie to Beijing i mnóstwo pieniędzy Mingu. Musimy też zrobić jak najszybciej tą misję Absolute Rule, bo nie doczytałem tego wcześniej, ale zmieniają się warunki tej misji w momencie nadejścia ery absolutyzmu. A uwierzcie mi, ja już je widziałem i są znacznie łatwiej je spełnić te, które tutaj widzicie. To oznacza, że już musimy nabijać 50% Crowlandsów i mamy na to tylko jakieś 40, może 30 lat. Jeżeli będę chciał szybko zjadać Indie, będę potrzebował tam wasali robić, a więc jak najbardziej poprawmy relacje z tymi mniej przydatnymi, jakimi są Yolof, Benin, będziemy ich zjadali. Tutaj w Europie raczej już nic robić nie będę. Skupimy się totalnie teraz na Indiach. Zaatakuję bez Cassius Belli Gujarat, który zajmę, da nam to bezpośrednio granicę z Vijayanagarem. Od Mingu ukradnijmy mapy Dekanu i powiem wam, ten kanarkowy kolor tutaj 150% warscora. Ej, a jak duża jest Orisa? 97 i ona toczy teraz wojnę z Vijayanagarem, więc jest szansa, że się jeszcze pomniejszy, więc po wojnie z Vijayanagarem lecimy od razu na wojnę z Orisą i to spowoduje, że dostajemy tutaj gigantycznego wasala w bardzo ważnym trade node. I powiem wam, że praktycznie wszędzie teraz pod planem również edykty do devowania, bo skoro muszę mieć aż 50% Crowlandsów, niestety czeka mnie devowanko. Nawet nie chcę wiedzieć, o ile mi tutaj się podniesie teraz state maintenance. 14 golda? 26! Dobra, to była głupota, że ja to przeklikałem. Za rok to cofam. Po prostu pozbieram punkty do kapa, jednak 13 golda piechotą nie chodzi. Patrząc jeszcze po trade nodach, musimy zabezpieczyć Gulf of Aden. Więc czeka nas wojna z Etiopią i tym czymś tutaj, chyba że będzie można to pokojowo zrobić wasalem. No niestety nie. No bo Gujarat, Dekan i to coś zdobędziemy bez problemu. Dodewuję najpierw sobie wszędzie do dychy, żeby móc postawić manufakturki. No niestety, tak jak widzicie, za punkty militarne, bo tutaj mam technologię do przodu, więc mogę sobie na to pozwolić. Punkty dyplomatyczne na razie lecą w technologię, żeby być też do przodu i ohoho, za chwilę będziemy mieli bardzo dużo do budowy manufaktur. Nie wiem, w Europie trwa jakaś naprawdę potężna wojna, tyle tych przejść mam i zobaczcie, jak mi ta gra haczy w tym momencie, jak tam się toczy ta cała wojna, bo te wszystkie liczby, które tutaj widzicie, w tym momencie toczą walki. Osman ma prawie 500 000 wojska, ale to jest porąbane zwierz. Ty bydlaku, to jest prawdziwy chat, naprawdę. No i mamy to. Cały state Beijingu, może jeszcze Datong weźmiemy. Mnóstwo pieniędzy, 3250 oraz wojenne reparacje. I co zejście trusa, będę atakował Ming, raczej nie będę go tutaj starał się ściągać jakoś inaczej. Co jakiś czas mu wejdzie również oczywiście. Ile dostajemy? 14. Ej, opłaca się, ja to biorę. Pierwszy raz użyłem tej opcji w ostatnim czasie. Ile tu dewa musiało być wcześniej? Dobra, nie wnikam w to. Tą jedną 40 tu zostawiam, drugą zabieram z powrotem do Indii. W sumie to zabieram do Indii, a nie z powrotem do Indii. No i mamy przyczółek w Indiach, dostaliśmy święte Cassius Belli na Vijayanagar. No tylko niech dokończą swoją wojnę. I możemy budować manufaktury do kości słoniowej. Zobaczcie, ile to pieniędzy tutaj jest ukryte. Lecimy z tym. Poprawmy relacje z Orisą, żeby nam na przykład nie weszła od razu do koalicji. Cofnijmy już od Mingu. Nie chcemy odkrywać za bardzo krajów, które tutaj są. I zobaczmy jeszcze, czy są jakieś ciekawe monumenty w tej okolicy. Ciekawe, jak to działa, bo niby fetyszyści mogą to mieć, tylko muszę mieć kult Budda Dharma, a przecież go mam, nie? I tutaj dokładnie to samo. Tu niestety nie. A, i ten przekoksany monument. Nie wiem, czy wiecie, ale Trade Sterling to jest naprawdę potężny modyfikator handlowy. Nie
no to jest kilka ciekawych monumentów, zobaczymy. I powiem wam, że nie rozumiem tego za bardzo. France is asking us to give them, okej, okay, pewną liczbę sailorsów i za fajwory. Tylko, że my tych fajworów nie dostajemy. Dam im 1000? Moje relacje z Francją obecnie wyglądają następująco. Favors 32, daje nadal 32. A mi zabrali. Złodzieje! A, bo to jest tutaj? Nie, nie mam żadnego pojęcia. To jest coś popsute. Dobra, mają 87%, atakujemy. Będę chciał na nich wymusić, żeby szybciej po prostu spisowali z przeciwnikiem. Kraje ościenne wyjmijmy. Tylko one są tutaj. No i Orisa straciła troszeczkę ziemi, więc będzie z automatu naszym drugim celem. Ale widzę, że będę musiał tak brać prowincje, bo inaczej, o, zobaczcie, tutaj są Orisy prowincje odcięte od reszty jej. Więc tak będę musiał ubywać i brać prowincję. Kiedy ja skończyłem monument w Wenecji? Chyba bardzo, bardzo dawno temu. Wojska Vijayanagara raczej nie stanowią dla nas problemu. Oj, muszę tutaj... A nie, dobra, tu będzie jakaś większa bitwa, bo zaraz im padnie stolica. I lecimy z koksem. Bum, bum, bum. No, raczej Stack Wipe'a nie będzie, nie ma. Ale zawsze bitewka wygrana, co mi daje show strength. No i zobaczmy, co ja mogę tutaj od nich żądać. Wasali największych mają Bachmanis tutaj w centrum, to fajnie. Będzie można na przykład oddać te prowincje na północy, więc spoko. Tu coś na południu. O, Andahar jest. Też fajna sprawa. No, możemy wziąć naprawdę ładny kawałek ziemi, zwłaszcza tych północnych terytoriów. Na tym mi zależy, żeby nikt tego sunnita żaden na mnie odbił od Vijayanagara. Tutaj był chyba Bachmanis, jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze sprawdzę te kory. Tak są. Mam nadzieję, że to będzie też właściwa kultura. Bierzemy 2000 golda. Będziemy też mieli granicę z Orisą, więc od razu ją zaatakujemy potem. Jedyny problem jest taki, że nie będę miał jak zresetować trusa z Vijayanagarem. Bo jak wiecie, wszyscy sojusznicy są tutaj. Ładna liczba, nie? No i mamy to. Wypuszczamy o dziwo wiarę Hindu, Bachmanis. No to dobrze, będzie łatwiej nawrócić w przyszłości. I teraz przekazuję Bachmanisowi prowincję. Specjalnie sobie oznaczyłem te linie, do której mu przekazuję. Tutaj jest monument w tej jednej prowincji, więc chcę go mieć dla siebie. A i w sumie ten monument też raczej chcę. Tutaj dostaniemy niby tylko tolerancję, ale to zawsze coś. O ile to zadziała. A tutaj znacząco zwiększymy naszą flotę. Kusi mnie, żeby go nawrócić. Dobra, wolę, żeby mi jednak pomagał. Jeżeli będę miał czas, to nawrócę też świat na jedną wiarę, ale wolę nie ryzykować. No i w sumie też jest to taki fajny protyp dla was, żebyście sobie właśnie odpalali mapę dyplomatyczną. Wtedy widzicie, które korujecie prowincje są zaznaczone na ten kolor, o ten. A cała reszta jest do przekazania tutaj na południu Bachmanisowi. No w sumie prawie cała reszta, bo pamiętajcie, żeby mieć Cassius Belli na Vijayanagara, musimy go dotykać, więc... Zostawiamy tą prowincję i dotykamy cię, dotykamy cię. A Vijayanagara spadł nam do 104%. A cała reszta mogłaby być w sumie naszym wasalem. I cała reszta to 150 punktów overextensji. No, do przeżycia. Tutaj jeszcze to nam się skończy zaraz, więc nie jest tak źle. Od razu wypowiadam wojnę Orisie na Holy War Show Superiority. Te kraje wyjmiemy. Czemu? Profesjonalizm mam po to, żeby właśnie teraz odzyskiwać mój manpower. Więcej manpowera, mogę mieć troszeczkę więcej wojska, więc dorekrutuję 20 tysięcy normalnego staka w tym regionie. I posłuży on nam po prostu do tłumienia wszędzie tutaj buntów. Tylko kretynie, zapomniałeś odebrać ziemię. No trudno. Wszystkie takie eventy, które teraz dostajemy, karne za przekroczenie overextensji powyżej 100%, raczej sobie odsuwajmy w górę. One występują raz na jakiś czas i nie mogą się wystąpić podwójnie, więc jeżeli ich nie klikniemy, a przyjmą się same do po 3 albo 6 miesiącach, nigdy nie pamiętam, no po prostu będziemy mieli ich siłą rzeczy mniej. I dziwne jest to, że po podbojach w ogóle mikrolandsy jakby nie wzrastają obecnie. Dziwne. W sumie tutaj to nawet się nie zastanawiam. Wszystkie lecą prowincje, które mam do Trade Company. No nie ukrywam, podczas tej wojny mam mnóstwo bitewek. One nie są jakieś za ciężkie, ale jednak mega upierdliwe. I te bunty. Gorsze jest to, że jeszcze muszę tutaj chodzić i pilnować tego, żeby nikt mi nie okupował tych prowincji. Nie lubię tego typu wojen. Zazwyczaj jak mi się jedno skoruje, to toczę wojnę zupełnie gdzieś indziej. No ale tutaj za bardzo tego wyboru nie miałem. Odkryjmy cały Bengal, bo mnie szlak tu trafi, jak muszę chodzić po tych prowincjach. Okej, okay, nie jest tak źle. Czy ja dobrze widzę, że Orisa skasowała wszystkie forty? No to po zdobyciu stolicy robię tylko Carpet Siege'a, no co ja mam więcej zrobić? W
koalicji będę miał nawet kraje islamskie. Ming wejdzie mi do koalicji. A jeść. No i wyjebiście. Orisa jest naszym wasalem, mega nielojalnym, ale to się naprawi. A i tylko tutaj był ten monument, co chciałem. Fuck. Ale to może im odbiorę potem tą prowincję, albo ich zintegruję. Tu przed chwilą widziałem buntowników. Gdzie się oni podzieli? Serio, byli i tak znikli. Co jest? Trzeci raz puszczam, żeby anektować tego wasala. Znika mi cały czas dyplomata. Czy to jest jakiś bug kolejny? Nie no, znowu. What the fuck? Nawet miesiąc nie minął. Od Mingu znowu szybka wojenka o pieniądze. A skoro Orisa mnie już bardziej lubi, to zabierzmy od nich tą jedną prowincję, żeby mieć tutaj możliwość atakowania kolejnych krajów na religijnym Cassius Belli. Zjadamy trochę kolejnych krajów i w sumie mam już dostęp do Jampuru, który mógłbym zjeść w teorii. Chociaż boję się, bo on ma 100% warscora, że nabije tutaj jakieś gigantyczne... A nie, Persja jest Shia. Osman? Ryzykować? Nie, atakujemy tutaj na południe Jampuru, na razie jeszcze zjadać nie będę. Okej, okay, słonie, co? Czujecie, wysłać komuś wiadomość. Lubimy słonie, dziękuję. A wy co lubicie, moi drodzy widzowie? Lubicie słonie, króliki, czy co innego? Może konie wolicie? Takie wiecie, konne, husaria i te sprawy. Naprawdę? Ja to zbudowałem z 20 lat temu. Boli mnie to, że muszę tutaj kasować workshopy, no ale nie mam na razie jak tego dodewować. No i Vijayanagar na swoją zgubę wziął pewien sojusz, więc resetujemy trusa. A to jest fajne. I tak niedużo mi brakuje, że dostanie się teokracją. I ciekawe w sumie, czy to będzie opłacalne, bo jeżeli dobrze pamiętam, no to zmienia, tracimy dwie reformy, reformując się z monarchii w teokrację. Tak, nawet na Wikipedii teraz sprawdziłem, dwie reformy powinniśmy stracić. Vijayanagar White pisujemy, no i równy 1600 atakujemy, czyli jeszcze zdążymy go zjeść. Całego! Ciekawe, zmniejsza mi się liczba ziemi po podbojach. To paradoks, musiał zmienić formułę liczenia tego w takim razie. No i mamy to... Jak cztery reformy? No i cały misterny plan. Też w pizdu. Jak to mówił klasyk. Mamy trzecią reformę. Szczerze mówiąc, myślałem, że przynajmniej do tej dotrzemy, bo nie opłaca nam się reformować, czyli potrzebujemy jeszcze 300 punktów, żeby w ogóle mi się opłacało reformować w teokrację. Więc nie, do teokracji musimy poczekać, żeby tu zebrać te... Ile? 850 punktów dodatkowych? To jest 850 miesięcy, plus minus. Musimy jeszcze mniej więcej 62 do 80 lat poczekać. 750 dodatkowych punktów muszę mieć tutaj równy tysiączek. Ta Lukas i jego matma. 1100, kretynie. Atakujemy Jampur. Nie odkrywam mapy, bo może będą to jakieś mniejsze kraje, więc nie chcę tam nabijać sobie agresywnej ekspansji. Ma tylko dwóch sojuszników. O kurde, jeden jest tutaj. Może wasal mi pójdzie, Orisa, zdobądź go. Więc nie będzie tutaj problemu. Kraj zjadamy chyba na raz. No pewnie, musiał zdewować tuż przed wojną. Tylko wojnę wypowiedziałem i władca mi spadł z rowerka. Nawet dość śmieszne to było. Pedro Lundas. No, spada z rowerka, tylko nabijemy troszeczkę więcej prestiżu. No i zjadamy Jampur. Może nie cały, ale zawsze coś. Do koalicji wejdzie nam sporo krajów potencjalnych, ale na szczęście nie ma tych najgroźniejszych. Nie mogę też chyba używać żadnego monumentu w tym regionie. Nie, dobra, ten mogę użyć, ale ten jest całkiem też fajny. Więc Mewar będzie nasz zjadany, a innych monumentów nie muszę ja mieć. Wypuściłem sobie Punjab jako kolejnego wasala. Potrzebuję jeszcze zrobić... Ilu tych wasali? No do 7. I wypuszczenie wasala mnie kosztowało dosłownie 1% kraulandsów. Bo sprawdzałem, przed wypuszczeniem miałem 45%. Akurat idealnie skończył mi się pokój z Vijayanagarem, więc za chwilę go atakujemy. Znaczy, w sumie już z nim toczy wojnę, ale zaraz tam wojsko wyślemy. Cześć Ming! Przyszedłem znowu wziąć od ciebie pieniądze, które przecież tak słusznie mi się należą. Żadnej pożyczki nie chcę, ani nic, tylko dawaj mi tej hajsy. I kolejna wojna o pieniądze z Mingiem. Jako, że jestem Polakiem, to ja wiem, że te pieniądze po prostu mi się należą. Dziękuję bardzo! Boty naprawdę kasują forty. Nie ma ani jednego w regionie całego Vijayanagaru. Normalnie tutaj byłoby z 6-7 fortów. Z bólem mamy 50 punktów kraulandsów. Teraz w teorii zrobię tą misję na rebelsów i możemy przeprowadzać
tą misję, która da nam możliwość zrobienia kolejnej. Oh my god, teraz potrzebuję legitimacy. I mamy to. Robimy misję Size of Power i Reduce the Local of All Owned Province in the Congo. No to takie mech akurat nieprzydatne mi, chyba żebym jakoś to szybciej zrobił. Może warto byłoby to zrobić na samym początku rozgrywki, bo nabić 50% Crowlandsów na starcie, gdzie już mamy 30, jest raczej o wiele łatwiejsze. Kończmy wojnę z Vijayangarem, cały kraj zjadamy. XD, okazało się, że nie mogę zjeść całego Vijayangaru, bo tu jest prowincja jego wasala, której nie mogę wziąć dla siebie, nie mogę jej przekazać Orisie, bo wtedy on jest za jakoś chyba za dużo warty, nie wiem. No nie mogę tego zrobić. Mimo iż cała jedna prowincja ma 1% warscora, nie mogę tego dać Orisie. To oznacza, że nie mogę zjeść w całości Vijayangaru. No trudno, zostawimy sobie tą jakąś jedną, albo może nie taką tutaj jedną prowincję, żeby go dojeść w przyszłości, chyba że tak zrobię. Niech będzie, tak to zrobimy. 266 overextensji, koalicja jeszcze większa. Tylko że powiem szczerze, że dużą liczbę z tych krajów to są te tutaj i będziemy zaraz je wszystkie zjadali. Halo? Halo? No tylko teraz mamy dość upierdliwą rzecz, musimy stworzyć 3 wasali z tych terytoriów. Andahar, taki oczojebny Madurai i taki bialutki Mysore. Ile nam zostało overextensji wtedy? 147%. To już w zasadzie możemy zjeść sami. Zostało nam zbić Liberty Desire naszych wasali, no ale to pójdziemy, trochę ułatwimy sobie. Odpalmy Strong Duchess i 20%, okej. Okay. No i mamy to. Liberty Subject i maksymalny absolutyzm zwiększony o 15 punktów. Naprawdę nie chcielibyście widzieć tego, co tu jest w momencie, kiedy nadchodzi era absolutyzmu. I dzięki temu możemy zrobić ostatnią misję Hegemon Afrykański. I kolejna uwaga, już naprawdę te misje afrykańskich nacji trzeba czytać od deski do deski, z uwagą i wszystko to, co tam jest poniżej napisane. Stracimy hegemona południowej Afryki, jeżeli zmienimy naszą grupę kulturową. Więc to nie jest coś, co nam zostaje do końca gry. No, ale mamy National Unrest, Prestige Decay oraz Governing Capacity zwiększone. Wyjebiście. Tylko ta teokracja teraz do zrobienia. Jeszcze 600 punktów. No ale jakby nie patrzeć, większość Indii już należy do mnie. W niecałe ile? Ja 20 lat to podbijałem? Teraz mając już tą misję przekoksaną, odpaloną, no zobaczcie, wszędzie jest po zerze. Mogę wszędzie ustawić, żeby mi wasale przekazywali handel. Nadal są nieźle lojalna, nieważne. Są mi wierni, ale tak, będziemy ich anektowali, oni nam nie zostaną do końca gry. No, trzeba to pozjadać, bo to brzydko wygląda. Przeklikajmy teraz jeszcze wszystkie trade nody i dołączmy je do Trade Company. Od razu dostaliśmy 2 merchantów, więc wysyłajmy, niech mi przesyłają handel. Na 3 chyba dostałem. 400 golda inkomu. O, jakie to piękne. No praktycznie podwoiliśmy nasz development, albo nawet i potroiliśmy, jakby nie patrzeć. Nasz income zrobiliśmy razy 2, mieliśmy 200 golda na początku tego odcinka. No tylko wojsko takie bez zmian i flota bez zmian. Mocno mnie to zastanawia, bo tak, tu jest moja prowincja, tu jest Lyon, nie mam na niego Cassius Belli, on jest katolikiem, ja mam idee religijne. Gdzie jest moje Cassius Belli? I ten Lyon już tu istnieje dobre 10 lat. Naprawdę już nie wiem, którego Eira zabijam. Znaczy w sensie karmi to fika nim. W sumie skoro już nie potrzebuję dewować, to może czas cofnąć edykty. Prawda? Tylko 23 lata je przepłacałem. Zrekrutowałem gigantyczną armię do Vijayangaru i no ona będzie tłumiła bunty w całych Indiach. Zazwyczaj robię 2 takie armie, ale na razie no nie mam limitu wojska na 2 takie armie. Czekamy, aż mi się okorują prowincje i lecimy z dalszymi wojnami. Chociaż nie musimy czekać. Zaatakujmy. O, myślałem, że truc mi się skończył. No to jeszcze jak mam chwilę czasu, to rozbudowuję nasze trade company. A jak zwykle w pierwszej kolejności broker exchange leci i cyk, 50 golda więcej. A powinno nam się to jeszcze znacznie zwiększyć, jak tylko spadnie nam overextensja. W ogóle jak to tłumaczyć na polski? Jako, że naprawdę już nieźle zarabiam, to myślę, że pozwolę sobie na cofnięcie tego przywileju, ale tylko na chwilę. I nadamy nowy Prime Cult, którym będzie, jak możecie się domyśleć, stabilność.
Alternatywą dość dobrą jest również tolerancja prawdziwej wiary, ale stabilność lepiej nam będzie działała, bo będzie działała realnie na wszystkich prowincjach. Co kosztowało mnie 50 golda inkomu, a to tylko 20%. No ale wyznajemy kult drzewa WAG minus 2 i Prime Cult WAG minus 2 jak najbardziej. Myślę, że to było warte wymiany. I o co z tym chodzi? Francja żąda ode mnie pieniędzy, znaczy żąda, prosi o pieniądze, tak? Za fejwory. Obecnie z Francją mam 97 fejworów, 55 trusta, biorę i nic się nie zmienia. Ani nie rośnie to jakoś więcej. Czuję się oszukany. Zacznijmy zjadanie Bengalu bardzo, bardzo powoli. To znaczy Bachmanisu. Wygląda na to, że w moim rejonie już mam wszędzie, gdzie się dało, manufaktury. Te żółte to są miejsca, gdzie już ich nie potrzebowałem. No, te wojny tutaj to raczej też będą dość łatwe. Najtrudniejsze to pewnie będą za 2-3 odcinki, jak dojdziemy do Osmana. Oj, to będzie masakra. I postaram się wtedy wam więcej pokazać, bo tutaj mamy 613 tysięcy wojska. No, tutaj to są niedobitki Indii, które, no, szczerze mówiąc, w żaden sposób nam nie zagrażają. Lecimy na fortece i staramy się wszystko oblegać. I cyk, zjadamy, prowadzamy instytucję globalnego handlu. I w sumie tego dodatkowego handlarza wyślę do Osmana, bo jak zobaczyłem, że mam z nim prawie 40 punktów agresywnej ekspansji, to troszeczkę się zląkłem, a nie ukrywam, jeżeli on będzie w koalicji, to koalicja wybuchnie na 100%. O, nawet kolejny wleciał. I przełączam na Improve Relation. Mam wrażenie, że im więcej podbijam, tym więcej kraulanców jest mi zabierane. No naprawdę, coś jest nie tak. Co to kurde jest? Trade War Cassius Belli. Ej, pierwszy raz takie coś widzę. A wy pewnie po raz pierwszy widzicie, że prowadzę aż tyle wojen. Bo kończę po prostu wszystkie naraz. Zgadnijcie, jaki dzisiaj dzień? Dzień wypłaty. Ej, tylko gdzie jest mandat Cassius Belli? Halo? Era absolutyzmu. Ja absolutnie mam już kilka kryteriów spełnionych. Cieszyłbym się, jakbym miał mieć złotą erę, ale jej nie mam mieć, więc... Jeżeli brzmi na zmęczonego, to tak jestem, bo gram głupie 30 lat rozgrywki jakąś 12 godzinę. A jak Eiry nam się narodził, jakiś taki 5-2-4, nie wiem, już chyba go zostawił, bo nie mam siły resetować, a prestiż też nam się kończy, no to w tym momencie mamy już 5 punktów stabilności dzięki temu. Serio, religia fetyszystyczna jest jedną z teraz naprawdę najsilniejszych religii. What the fuck, czemu Mik ma tu prowincję? Co to jest a woman's coronet? Ja nie mogę mieć kobiet na... O kurde! Nie mogę... Nie mogą mi rządzić kobiety! Co to za religia? Ja nie mogę! Otóż nawet to jest bardzo fajne, podoba mi się. Ale nie podoba mnie się to tak bardzo jak wypłata od Mingu. Chciałem powiedzieć, czemu ta agresywna ekspansja nie spada, cały czas jest 30. Ale tu nawet rok mi nie minął. No to czas skończyć te wszystkie wojny. Ile mogłem, to skorowałem. Resztę musimy zakończyć wojny, żeby móc skorować. Sprawdzam nawet, czy tu nie ma Osmana w tej koalicji, ale no, na szczęście nie ma, zjadamy Mewar. A to ciekawe, Mewar był sunni i nic nie poszło do Osmana. No i pozjadane, o wiele ładniej to wygląda. I znowu mi poszły kraulancy w dół. Dobudujmy trochę tych budynków handlowych do Trade Company. No i to wygląda już całkiem nieźle. Teraz trzeba byłoby walnąć też te do Trade Steringu. Gdzie one były? Chciałoby się Rampur zaatakować już, ale no, nie ma sensu. War has changed. To ciekawe, bo w Falloutie zawsze mówią, wojna nigdy się nie zmienia. Możemy mieć 61, no 65 absolutyzmu tylko? To musimy jeszcze odpiąć tańszych doradców. W sumie dziwne, że tego nie zrobiłem. No i pójdą też do kosza Strong Duchess. W takim razie dałem to 15 więcej absolutyzmu, ale zadziwiająco mało go w sumie mamy. Dobra, czas dokończyć Rampur, bo możemy, szczerze mówiąc, ma poniżej 100% warscora. No i teraz naszym kolejnym celem będą Indochiny. Ja pier, ile tu jest świątyń? Jak mało manufaktur. Tak, wiecie co to oznacza, że ja będę siedział 15-20 minut i klikał po tych wszystkich prowincjach, żeby tu była każdej jednej manufaktura. Jak ja nienawidzę World Conquestów. Ech, jeszcze całego Rampuru nie zjemy, ale na szczęście Osman w koalicję mi nie wchodzi, co jest w sumie jeszcze ważniejsze. Oh my god, on ora mi Francję! XD! Tylko skończyłem wojnę i Portugalia mi wojnę wypowiedziała z Kastylią. Co jest ciekawsze,
Możliwe, że też i Etiopia dołączy zaraz do tej wojny. No ja mam wszystkie wojska nie po tej stronie, co trzeba. Zobaczcie, jak Francja została zaorana przez Osmana. Praktycznie wojska nie ma. Portugalia ma 250 tysięcy. Skąd ona ma tyle armii? Niesamowite. Przegapiłem ten moment. No nic, trzeba będzie bić Portugalczyków. A nie są aż tacy duzi. Zobaczcie, Portugalia ma 715, ja mam 2750. A to jednak... Moi przeciwnicy mają więcej wojska. No i zobaczmy, kto kogo tu będzie zaraz prał. No widzę, że moja flota to idzie totalnie na dno. No ale dobrze, była dawno nieulepszana, więc... I tak trzeba będzie ją odbudować. No to czas się zdesantować. Wypchnąłem sobie z wysepki. Jeszcze gdzieś jeszcze walczymy. What the fuck? Gdzie oni byli ukryci? Gdzieś w dżungli siedzieli. Co to było w ogóle? Gdybym wiedział, że oni tu są, to bym się tu nie desantował. A tak myślałem, że sobie zdobędę wysepkę przy okazji. No i stolica mi pada. Ups. Ale myślę, że koniec tej wojny zobaczycie w kolejnym odcinku. No zabijecie mnie kiedyś za te końce, prawda?